to rzeczywiście dla nas no, może nie wyjątkowa, bo myśmy już tu się przyzwyczaili, o tym zresztą za chwilę będzie miała okazję będzie miał powiedzieć pan dyrektor. Wszak to nie pierwsza nasza wizyta w tym niezwykłym miejscu. My tu się dobrze czujemy, a dlaczego to państwo też przecież doskonale wiecie. To miejsce, Hotel The Bridge, udostępnia nam m.in. właśnie salę konferencyjną w wyniku naszego porozumienia, które skutkuje do dzisiaj m.in. tym, że w licznych pokojach gościnnych tegoż hotelu znajdują się reprodukcje naszych obrazów, które jeszcze bardziej jakby identyfikują czy utożsamiają to miejsce, ten hotel właśnie z tą częścią miasta, z tym epicentrum historycznym Wrocławia. Ta współpraca ma swoje znakomite jakby efekty, czego też jest dowodem to dzisiejsze nasze spotkanie. Pozwólcie państwo, że przedstawię właśnie pana dyrektora i poproszę o zabranie głosu. Będzie ta wypowiedź tłumaczona, wszak to międzynarodowy hotel i też, co zrozumiałe, szefostwo też z Austrii chyba, tak? Proszę mi poprawić. Yes. Austria. Okay. So, please. Good morning and very warm welcome to the Bridge Hotel in Wrocław. My name is Johannes Meyer. I have the great pleasure to run this beautiful hotel in this amazing and beautiful city. As the director just mentioned, I'm from Austria. Unfortunately, my Polish is not that good yet, so you will help with translation. Thank you very much. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Johannes Meyer, jestem kierownikiem tego pięknego miejsca i tak jak tak jak pan dyrektor powiedział, jestem z Austrii, język polski nie jest zbyt dobry, ale ja postaram się tłumaczyć. Mr. Schnowski, we have a cooperation since our opening, since 2019. We have the honor to work with your team and are really pleased with the great support and the great cooperation we have with you and your team. And have not only here the wall paintings, but we do also without the year a lot of things together. We have had very successful heritage days last year. And tak, mam przyjemność współpracować od sierpnia 2019 roku od otwarcia hotelu The Bridge. Mamy za sobą wspaniały rok z Europejskimi Dniami Dzieciństwa. And we're very proud and happy to have the cooperation with you. So thank you very much for everything in the past and for this year we wish you all the best, a lot of visitors and great success for this year. Okay, thank you very much. Mamy za sobą wspaniałą współpracę i mamy nadzieję, że dalszy w tym roku, noworocznym roku będzie tak samo owocna. Dziękujemy państwu. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Potwierdzam, rzeczywiście w tamtym roku ta nasza współpraca, zwłaszcza właśnie w trakcie realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa, przyniosła szczególny efekt. Tu też w wymiarze edukacyjnym, tu odbywały się spotkania. To tylko dowód, że rzeczywiście to nasze sąsiedztwo, a przypomnę, dzieli nas tylko Odra, jest jak najlepsze, prawdziwe i obustronnie korzystne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie w tym momencie poprosić jeszcze tutaj o zabranie głosu panią dyrektor Dominikę Cebrat, jeżeli można, dlatego że to też dla nas szczególny rodzaj wyróżnienia, ba zaufania, wszak to zeszły rok, a konkretnie jego końcówka sprawiła, że udało nam się i za co jesteśmy przeogromnie wdzięczni, prolongować naszą współpracę, a tak naprawdę mecenat, który doświadczamy ze strony Banku Polskiego PKO. Panią dyrektor witam, to już jest jakby tradycyjnie jej obecność na tych najważniejszych naszych wydarzeniach, ale to też jest spowodowane tym, bo tak jak powiedziałem, dane nam jest skorzystać z tej swoistej hojności, wspaniałomyślności, a przede wszystkim życzliwości banku, za co tutaj w majestacie państwa obecności pragnę bardzo serdecznie podziękować. Pani dyrektor, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to PKO Bank Polski dziękuję, że może obok Muzeum Narodowym współuczestniczyć w wydarzeniach przygotowywanych przez muzeum. To dla nas zaszczyt, to dla nas duma i wielka, wielka przyjemność. Wczoraj poszłam na wystawę stałą, po raz któryś. I proszę państwa, i tak sobie pomyślałam, niezależnie od tego, co się dzieje w ciągu roku, i wystawy, które powstają, to ta wystawa stała daje tyle przyjemności i tyle satysfakcji, że zabrakło mi czasu i powiedzieliśmy sobie z mężem, przyjdziemy tu szybko jeszcze raz, także można stale wracać też do tych wystaw, które się już zobaczyło i niby znało, ale przeżywać można na nowo. I tak zaczęłam nowy rok. Wspaniale. Dziękuję bardzo i do tego zapraszam. Brawo. Jeszcze raz bardzo uprzejmie dziękuję Pani Dyrektor. Jak mówię, jesteśmy szczególnie wdzięczni i zobowiązani. Pozwólcie Państwo, że ja teraz poproszę tych, którzy będą mnie wspierać w prezentacji, w podsumowaniu tego, co minęło, ale też to, o czym chcemy dzisiaj mówić w szczególności, czyli o naszych planach. Zatem bardzo uprzejmie poproszę Panią Dyrektor dr Barbarę Banaś, Panią kierowniczkę Iwonę Dorotę Bigos oraz Panią kierowniczkę Panią Elżbietę Berendt. Bardzo uprzejmie, gdyby Panie były tutaj gotowe zasiąść. Jednocześnie też poproszę Panią Natalię Sienkiewicz, a to wszystko na okoliczność tego, że ten dzisiejszy dzień jest dla nas już dniem szczególnym, a mianowicie połączony jest z udostępnieniem pierwszej naszej w tym sezonie, czy w tym roku wystawy, o której opowie właśnie Pani kurator. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie Państwo, że ja dosłownie w kilku słowach pozwolę sobie podsumować ten rok ubiegły, bo co do tego nie mamy dzisiaj wątpliwości, on był dla nas wyjątkowy, proszę położyć może tutaj, wyjątkowy, wszak to był rok 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, choć kulminacja tej rocznicy i tych wydarzeń przypadła na dzień 13 lipca 2023 roku, to jednak plan, jaki zrealizowaliśmy, tak naprawdę od początku do końca był podporządkowany właśnie tej szczególnym jakby wydarzeniu. To wydarzenie dla nas o tyle jest ważne, gdyż pozwala z pewnym, nie powiem, dystansem spojrzeć na przeszłość, zdobyć się na pewien rodzaj podsumowania. Nie ukrywam tu trochę jakby subiektywnej jakby wersji wydarzeń. To też był 10. rok sprawowania przeze mnie funkcji dyrektora, a zatem też okazja, aby zdobyć się na jakiś rodzaj podsumowania. Pragnę Państwu przypomnieć, bo dla nas właśnie w tym roku 2023 to szczególnie było istotne, mianowicie dlatego, że przypominam, od 1 lutego roku 2022 Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest już instytucją państwową, w pełni państwową, podlegającą tylko i wyłącznie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest ważna zmiana, o którą zabiegaliśmy latami. To jeszcze było przecież wszak marzenie pana dyrektora Mariusza Hermansdorfera. Tutaj rzeczywiście ten rok 2023 był pierwszym, w którym doświadczaliśmy wszystkich jakby profitów, czy też korzyści, jakie płyną z tego przysłowiowego jednowładztwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która ważna była i o której nie możemy zapominać, to był też również pierwszy rok, w którym w pełni doświadczaliśmy efektów tego wielkiego przedsięwzięcia, jakie Muzeum Narodowe we Wrocławiu zrealizowało w ciągu ostatnich lat, a mianowicie modernizacji Muzeum Panorama Racławicka. I proszę mi wierzyć, tak przygotowani, tak wzmocnieni, zmierzyliśmy się z tym czasem w sposób szczególny. Jak? O tym Państwo mieli jeszcze wczoraj okazję się przekonać, bo przypomnę, wczoraj zamknęliśmy dwie w sumie najważniejsze wystawy końca ubiegłego roku. Myślę tutaj o wystawie pani dr Barbary Banaś, Szklane życiorysy o kobiecych projektankach szkła 1945-2020 oraz szaleństwo Rokoka. Jeżeli powiem, że wczoraj na finisarzu tej wystawy, czyli w pawilonie Czterech Kopuł, odwiedziło nas blisko 2000 osób, to świadczy rzeczywiście o tym, że mamy prawo dzisiaj już mówić o pewnym sukcesie. Ten rok miniony okazał się dla nas wyjątkowo hojny, a hojny przede wszystkim dlatego, że te nasze, jak się okazuje, gościnne progi przekroczyło blisko 800 tysięcy gości. Proszę Państwa, kiedy w 2022 roku przyszło nam doświadczyć swoistego, bo zawsze to traktujemy w kategoriach zaszczytu, że odwiedziło nas 580 tysięcy, uważaliśmy, mój Panie Boże, no właśnie Panie Boże, chyba Cię chwyciliśmy za nogi. To był dla nas też rekord, no szczególny, bo to pierwszy taki wynik po pandemii. Uważaliśmy, że to jest coś, co no, na swój sposób onieśmiela. Gdy dzisiaj przychodzi nam skonstatować, że odwiedziło nas o blisko, czy przeszło 200 tysięcy gości więcej, no niech to zaświadcza o tym, jak dynamicznie, jak wydaje mi się korzystnie rozwija się ta instytucja. Instytucja, której, proszę mi wierzyć, każdy z oddziałów, a przypomnę, w strukturze Muzeum Narodowego we Wrocławiu mamy 4 takowe, gmach główny, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł oraz Muzeum Panorama Racławicka, każdy z tych oddziałów osiągnął wynik rekordowy. I to jest przede wszystkim dla nas, kto wie czy nie, najważniejszy powód do swoistej satysfakcji, choć jednocześnie staramy się, bo nie o to tu chodzi, staramy się nie fetyszyzować tych wyników. Ważne są oczywiście, posługujemy się, mamy prawo być zadowoleni. Przypomnę, Muzeum Narodowe w Poznaniu składające się z 8 oddziałów, takich jak Gołuchów, Rogalin, wspaniały zamek, odwiedziło w zeszłym roku blisko 400 tysięcy. Także te 800 tysięcy, podkreślam, oprócz tych ogromnych przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych, bo i tutaj mamy się czym pochwalić, proszę sobie wyobrazić, że w tymże roku minionym zrealizowaliśmy, proszę Państwa, 1529 lekcji muzealnych oraz odbyły się 463 imprezy muzealne. No czegoś takiego wcześniej to muzeum nie doświadczało. Także i w tym wymiarze edukacyjnym, takim ważnym dla nas, bo tak naprawdę uzasadniającym nasz sens istnienia, osiągnęliśmy no, po prostu rekord. Także rzeczywiście to był rok wyjątkowy. Najlepszym tego dowodem jest, po pierwsze, otrzymaliśmy najwyższe z możliwych odznaczeń w zakresie kultury, wszak zostaliśmy obdarowani Złotą Glorią Artist, zasłużony dla kultury, mówię tutaj o instytucji. Kilkudziesięciu pracowników tej instytucji zostało obdarowanych najwyższymi odznaczeniami państwowymi, samorządowymi, branżowymi. Otrzymaliśmy wspaniały prezent w postaci znakomitych dzieł sztuki, które za chwilę Państwa zaproszę na galerię, gdzie będziemy je prezentować. No, powodem do szczególnej dumy jest fakt, że Muzeum Panorama Racławicka zakwalifikował się do ścisłego finału tego najważniejszego konkursu europejskiego muzealnego, jakim jest EMIA. W tym roku w maju rozstrzygnięcie odbędzie się w Portugalii, gdzie oczywiście będziemy obecni. Nasze wystawy, bo przecież tym, że tak powiem, przede wszystkim dysponujemy, osiągnęły spektakularne sukcesy, bo przecież jak nie sukcesem uznać drugie miejsce w tym najważniejszym polskim konkursie muzealnym Sibilla 2023, a wystawa Abakanowicz Totalna została właśnie uznana za jedną z najważniejszych wystaw czasowych, jakie miały miejsce w roku 2022. To właśnie w 2023 również ta wystawa w Pawilonie Czterech Kopuł. Ja mam tą ogromną satysfakcję, że tu po mej prawicy i lewicy są współkuratorki tej wystawy w Pawilonie Czterech Kopuł w Muzeum Sztuki Współczesnej. Została uznana za najważniejszą wystawę roku minionego, czyli 22 na terenie województwa dolnośląskiego. Zresztą w tym konkursie po raz pierwszy, z czego się ogromnie cieszymy, również dostrzeżona została nasza znakomita wystawa w Muzeum Etnograficznym, poświęcona, dedykowana opatowi Luterotiemu z Krzeszowa. Również program edukacyjny w Muzeum Panorama Racławicki w tej małej tak zwanej rotundzie został nagrodzony. Jednym słowem można powiedzieć o całym, powiedziałbym, pasmie no, wszystkich tych najbardziej jakby nas cieszących, bo uzasadniających i tłumaczących, czymże jest to muzeum, jakże ważnym elementem też w wymiarze swoistej promocji miasta, regionu. Bardzo owocna współpraca z Urzędem Miasta Wrocławia, z Wydziałem turystyki i promocji, to wszak w zeszłym roku stworzyliśmy taką wyjątkową ścieżkę, powiedziałbym, promocyjną związaną z Ołbinem. Temu też służyła adaptacja czy organizacja na nowo tej prezentacji najcenniejszych reliktów sztuki romańskiej, które dzisiaj mamy u siebie w zbiorach, a przecież w niezliczonej ilości kin w Polsce, a za chwilę również w Europie, właśnie ta historia o Piotrze Włoście i o skarbie, jakim jest metaforycznie oczywiście Ołbin nieistniejący, ale Wrocław jako coś wyjątkowego i wartego jakby odwiedzenia. Tym wszystkim doskonale, odnoszę wrażenie, odnalazło się Muzeum Narodowe. Ja, korzystając z okazji, pragnę przede wszystkim podziękować zespołowi, bo proszę Państwa, to nie przypadek, że ta najważniejsza, bo rocznicowa wszak wystawa Szaleństwo Rokoka o sztuce recepcji sztuki rokoka na Śląsku od XVIII do XXI wieku została zorganizowana przez 17 kuratorów. Nie ukrywam, że to była dla mnie ogromna satysfakcja, ale też i wielki powód do zadowolenia, że udało się w ramach tak niezwykłej prezentacji, takiego przedsięwzięcia nas po prostu zjednoczyć. I proszę mi wierzyć, cały zespół jakby budował tą szczególną jakby pozycję muzeum. Muzeum, które mogę Państwa zapewnić, bo nie mamy pod tym względem żadnych kompleksów. Uznajemy, że jest jednym z najważniejszych jakby kolokwializm swoistych graczy na tym rynku muzealnym w kraju. To rzeczywiście u nas poprzez szereg wyjątkowych wystaw, bo przecież wspomniałem tutaj tylko nieliczne, a przecież moda stanu wojennego, znakomita wystawa pani doktor Małgorzaty Morzyńskiej, Nawodki, równie ciekawa, bo przecież w kontekście chociażby naszego sąsiedztwa po raz pierwszy udało nam się scalić 4 figury ojców kościoła z katedry wrocławskiej. Mówię tutaj o barokowych herosach. Wydana została publikacja, zresztą te publikacje były i doceniane, i nagradzane też, tutaj muszę się pochwalić, bo chociażby właśnie Intrygujące zostały dostrzeżone na konkursie książki muzealnej centralnym, ogólnopolskim. Znakomite wystawy z Muzeum Etnograficznym, Intrygujące, nie zapomnisz, tutaj obok mnie kuratorka tej wystawy. Muzeum Sztuki Współczesnej to też wyjątkowa wystawa Twarzą w twarz, czy też ta, która rozpoczynała obchody roku rocznicowego Otto Pine Gwiazdy. Wszystko to sprawia, że wspomnienia po tym roku rzeczywiście będą długo nam towarzyszyły. Mamy prawo oczywiście, bo jak Państwo wiecie, apetyt rośnie wraz z jedzeniem, to jest naturalne. Wierzymy, że już ten rodzaj tego, co przyniósł ten rok miniony, jest swoistym kapitałem, na którym możemy budować naszą przyszłość. Proszę Państwa, ja mam osobisty też jakby stosunek do tego wszystkiego. To rzeczywiście 10 lat. Proszę się nie dziwić, jak ten czas szybko płynie, bo ja mam w oczach, to 10 lat temu z wieloma z Państwem spotkałem się w tej naszej sali konferencyjnej po raz pierwszy i tak to szybko minęło, ale proszę mi wierzyć, ta satysfakcja moja płynie chociażby, bo mogę dzisiaj to po raz pierwszy powiedzieć. W ciągu tych 10 lat udało mi się to zrealizować, z czym przyszedłem, a mianowicie dzisiaj to mogę powiedzieć. W ciągu tej dekady udało się osiągnąć prawie podwojenie ilości osób, które odwiedzają Muzeum Narodowe. Zaczynałem z poziomu 400 000, dzisiaj mamy 800 000. To jeszcze nic. Udało się prawie potroić przychody tej instytucji. To ważne dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj. Zrealizowaliśmy projekty unijne, które przekraczają wartość 200 milionów złotych. Udostępniliśmy, otworzyliśmy nowy oddział, Pawilon Czterech Kopuł. Zmodernizowaliśmy, i to totalnie, tu określenie jest adekwatne, Muzeum Panorama Racławicka. Stworzyliśmy nową galerię na poddaszu. Muzeum otrzymało najważniejsze wyróżnienia, bo i Cudotwórcy, i Pawilon, i Wilman Opus Magnum najważniejsze nagrody, jakie można otrzymać w muzealnictwie polskim. Zespół dzisiaj liczy blisko 240 osób i to podkreślam, choć mi łatwo przychodzi jakby artykułować w osobie pierwszej, ale to zawsze jest liczba mnoga. Bez tego wsparcia, które na każdym kroku doświadczam ze strony moich tych najbliższych współpracowników, kadr zarządzającej, kierowników, ale całego zespołu, to muzeum nie doszłoby do miejsca i nie zgłaszało dzisiaj by Państwu kolejnych, mam nadzieję, jakże ambitnych planów, które podkreślam, choć to, co powiedziałem na początku, jesteśmy dzisiaj instytucją państwową. Ta nazwa jest już rzeczywiście tożsama jak w przypadku Muzeum Narodowego w Krakowie, w Warszawie, w Kielcach czy Poznaniu. To jednak mamy ogromny jakby swoistą wrażliwość dla tego, gdzie jesteśmy i jaką swoistą misję pełnimy dla tego miasta, jak i również dla regionu. Na każdym kroku staramy się dać tego dobitny dowód, choć oczywiście te wystawy, a zwłaszcza za chwilę Państwo o nich usłyszycie, które przygotowujemy w tym roku, również mają za zadanie pokazać nie dość najwybitniejsze zjawiska w sztuce polskiej, to też, bo i takie są plany, sprawić, aby te najważniejsze, te, które stanowią rodzaj swoistej chluby, również dane nam było zaprezentować poza granicami Polski. Taka jest bowiem misja, taka jest bowiem powinność tej instytucji. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to bardzo syntetyczne podsumowanie roku minionego, roku, który, podkreślam, zostanie przez nas, to jest zrozumiałe, to jest naturalne, ta, krótko mówiąc, pamięć dla tych wydarzeń, zwłaszcza jeszcze tak świeżych, bo wszak te wystawy, o których powiedziałem Państwu, Szaleństwo Rokoka, Szklane Życiorysy, zakończyły się raptem wczoraj. Już mogę Państwu powiedzieć, że w tej połowie stycznia osiągnęliśmy znowu ogromne sukcesy frekwencyjne i to nas cieszy, tak, to potwierdza tylko kierunek, który obraliśmy i który po prostu najzwyczajniej bardzo konsekwentnie, bardzo profesjonalnie, jak to o tym zaraz opowiedzą panie kierowniczki, realizujemy. Pozwólcie Państwo, a zatem teraz oddam głos pani dyrektor. Każda tutaj z proszonych przeze mnie osób przedstawi bardzo syntetycznie oczywiście to, co czeka nas w roku bieżącym, a jakby swoistym uwieńczeniem, ukoronowaniem tego naszego dzisiaj spotkania będzie krótka prezentacja tego, co oczekuje już na Państwa. Też nieprzypadkowo, wszak jutro obchodzimy urodziny Trauguta, a zatem coś, co pokazujemy wyjątkowo rzadko, aczkolwiek robimy to ostatnio dość konsekwentnie, bo są to przysłowiowe skarby Muzeum Narodowego. Przecież Państwo doskonale wiecie, że oprócz panoramy racławickiej to zarówno Poczet Królów Polskich, czy właśnie dzieła Artura Grottgera, Polonia, Styki, czy wreszcie ten Order Virtuti Militari, który Józef Piłsudski nadał miastu Lwów za bohaterską obronę. To wszystko to są nasze skarby. Chwalimy się w miarę możliwości i w miarę jakby poczucia też wielkiej odpowiedzialności. To są zwłaszcza te dzieła graficzne, one ze względu na zabezpieczenia konserwatorskie rzadko kiedy mogą trafić do przestrzeni wystawienniczej. Dziś robimy ten szczególny wyjątek, ten niezwykły, jakże wstrząsający cykl Artura Grottgera Wojna, tak silnie też oczywiście rezonujący jakby w dzisiejszych czasach, za chwilę będzie udostępniony. Dla mnie co ważne i już teraz powiem, to jest dopełnienie galerii stałej sztuki polskiej. Co to oznacza? To oznacza, bo na tym nam też szczególnie zależy, aby w soboty, kiedy jest dzień bezpłatny i można tam wejść za darmo, mieli okazję poznać, czy przypomnieć sobie, bo przecież każdy ma w pamięci te niezwykłe dzieła, wszyscy ci, którzy odwiedzą Muzeum Narodowe. Ja też podkreślam, że czynimy wszelkie starania, aby nie tworzyć tutaj jakichkolwiek barier ekonomicznych. To też traktujemy jako rodzaj swoistej powinności. Po prostu tak musi być. Bardzo proszę Pani Dyrektor dr Barbara Banaś, która była uprzejma o tych wystawach, które będą w gmachu głównym, bo tak się właśnie podzieliliśmy, była uprzejma powiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nawiązując oczywiście do tego, co powiedział Pan Dyrektor, ta ogromna rzesza naszych gości zobowiązuje nas także do kreowania programu, który byłby w stanie zaspokoić oczekiwania bardzo różnych grup odbiorców i wydaje mi się, macie Państwo przed sobą plany naszego tego roku, że ta rozmaitość tematów i zagadnień, które się pojawiają jako najbliższe propozycje wystawiennicze, jest rzeczywiście, ma szansę spełnić taką rolę. Już w marcu zapraszamy Państwa na wystawę Impresje Młodzi o sztuce dawnej. Ja chciałabym przypomnieć ekspozycję, która odbywała się niedawno w gmachu głównym w Muzeum Narodowym. Wiwat Muzeum to był to projekt wystawienniczy, którego kuratorami byli nasi edukatorzy z wszystkich oddziałów, rodzaj pewnej synergii, która prowadziła przez meandry muzealnych ścieżek i doboru pewnych tematów edukacyjnych, pokazania widzowi, jak te eksponaty z bardzo różnych dyscyplin mogą ze sobą rozmawiać. Ten projekt, można powiedzieć, jest w jakiś sposób rozwinięciem tej idei pokazywania sztuki nie tylko poprzez pryzmat badań historyczno-sztucznych, ale właśnie tej roli edukacyjnej i elementu odbioru, tego co tak naprawdę w kontakcie ze sztuką jest szalenie istotne. Tym razem jest to projekt, którego autorami, kuratorami, pomysłodawcami są bardzo młodzi ludzie. Wówczas, kiedy był on przygotowywany, jeszcze licealiści. I ta wystawa tak naprawdę będzie opowieścią o ich emocjach, o sposobach odbioru sztuki, o tym, co się w nas budzi w kontakcie ze sztuką. Nieistotne są tu więc wątki historyczne, wątki analizy formalnej dzieł sztuki czy biografii artystów, ale właśnie te elementy, które wynikają z tego bezpośredniego kontaktu. I wydaje mi się, znając już szczegóły tej ekspozycji, że ta rozpiętość owych reakcji, które same z siebie stają się jakimiś nowymi jakościami artystycznymi, ma szansę być dla widzów interesująca. Wydaje mi się, że ta wystawa stanie się także takim punktem otwarcia do nowych reakcji, do nowych sposobów budowania pewnych impresji, które wynosimy ze sobą właśnie w kontakcie z dziełem sztuki i mam nadzieję, że też uda nam się ją w ten sposób zorganizować. Kolejna ekspozycja, która pojawi się w maju, poszukiwania artystyczne Marka Oberländera. Szalenie istotną rolę w funkcjonowaniu muzeum stanowi element poszerzania jego zasobów, poszerzania zbiorów. Oczywiście w miarę możliwości finansowych muzeum kreuje te programy pozyskiwania nowych obiektów i o tym jeszcze dyrektor nie wspomniał, ale nie będę tego zdradzała. Niebawem będziemy się Państwu mieli szansę pochwalić tym, co trafiło do naszych zbiorów w tym roku. Natomiast już w maju pokażemy bardzo interesujący fragment kolekcji, którą pozyskaliśmy od pani Haliny Pfeffer-Oberländer, żony artysty, która przekazała w darze do muzeum ponad 400, blisko 500 obiektów, bardzo różnych prac z późniejszego nieco okresu twórczości. Marek Oberländer, myślę, że w większości z Państwa znany jest może jako artysta związany z takim rodzącym się ruchem sprzeciwu wobec doktryny socrealizmu. Był jednym z pomysłodawców słynnej wystawy w Arsenale w 1955 roku. Szalenie interesująca osobowość artystyczna, a tutaj wejdziemy w świat, który tak naprawdę niewielu odbiorcom, myślę, jest znany, bo to przede wszystkim są prace na papierze, niekiedy dzieła szalenie ulotne, szkice, kompozycje przygotowawcze. Ma szansę być ta wystawa swoistym odkrywaniem na nowo tego niezwykłego i dziś może nieco niedocenionego artysty. W czerwcu natomiast zupełnie inne klimaty, zupełnie inne nastroje i także projekt, który pokazuje pewną otwartość muzeum na różnego typu aktywności artystyczne. Mianowicie naszym gościem będzie pani Joanna Hawrot, polska projektantka, artystka wizualna, która realizuje swoje działania na obszarze sztuki mody, budując taką filozofię od mody do sztuki, inspirując się przede wszystkim kulturą wschodu, kulturą Japonii. Specjalnie na tę wystawę artystka przygotowuje zestawy nowoczesnych kimon i to kimono chciałabym, żebyście Państwo słyszeli jako hasło wywoławcze ujęte w cudzysłów, ponieważ nie ma tutaj takiego dosłownego odniesienia do tej tradycji. Do tych swoich projektów zaprasza innych współczesnych artystów i tu pojawiają się szalenie interesujące nazwiska z obszaru scenografii. Autorem scenografii tej wystawy będzie Maurycy Gomulicki, a z artystką będą współpracowały Aleksandra Waliszewska, Angelika Markur i Sonia Hensler. Nie chciałabym zdradzać całego anturażu, który tutaj będzie przygotowany do tej wystawy. Myślę, że będzie ona rzeczywiście zaskakująca i mam nadzieję, że będzie też niezwykle klimatyczna. Mamy taki pomysł, aby ta wystawa była taką przestrzenią do rozmowy o relacjach pomiędzy kulturą Zachodu a kulturą Orientu. I tak wkraczamy w ten okres letni. Po wakacjach natomiast zaprosimy Państwa na dwie, mam nadzieję, interesujące ekspozycje. Tak jak sukcesem cieszyło się szaleństwo rokoka, tak nie wątpię, że i atrakcyjna pozostanie dla naszych odbiorców planowana na październik wystawa Plagiat Wszechczasów. Plagiat oczywiście może nie jest czymś, czym należy się chwalić, ale tutaj rozmawiamy i będziemy pokazywali, opowiadali Państwu o nurcie nieco już zapomnianym, ale wciąż w jakiś sposób funkcjonującym także w naszej przestrzeni o historyzmie. Ta wystawa ograniczona zostanie przede wszystkim do obiektów z dyscypliny rzemiosła artystycznego, a konkretnie meblarstwa. Wiąże się także, ponieważ w muzeum cenimy sobie rocznicę, z 125. rocznicą powstania we Wrocławiu Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, którego niektóre obiekty pozostają także do dziś w naszych zbiorach. A więc będzie to wyprawa w minione czasy, w próbę pokazania tego, jak nasi dziadowie, tak to nazwijmy, inspirowali się tym wszystkim, co pozostawało w przeszłości, rozmaitymi stylami, w jaki sposób one były przetwarzane, na nowo interpretowane. Mam nadzieję, że to także będzie wydarzenie, które stanie się takim odkryciem dla wielu naszych widzów. I ostatnią wystawą, o której chciałabym opowiedzieć, to ekspozycja, którą przygotowuję. Znacie Państwo także sferę moich zainteresowań, to szkło i ceramika współczesne i także w przyszłym roku szykujemy, mam nadzieję, niespodziankę, przynajmniej dla ogromnej rzeszy kolekcjonerów polskiego designu. Będziemy mieli wystawę Wielka Czwórka i inni, ceramiczna rzeźba kameralna wnętrz PRL-u. To wystawa, która także pokazuje pewien model funkcjonowania muzeów, a mianowicie partnerem tutaj do tej prezentacji jest warszawski kolekcjoner, pan Tomasz Dziewicki, który w przeciągu 30 lat skompletował zupełnie niezwykłą, składającą się z blisko 300 obiektów kolekcję małych porcelanowych rzeźb, które wychodziły spod rąk wybitnych polskich projektantów związanych z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, popularnie w takim obiegu określanych mianem ćmielowskich figurek, może to będzie bliższe dla Państwa w takim zwizualizowaniu. Zresztą akurat, proszę bardzo, trafia to w punkt w prezentacji. i udało mu się zebrać prawie wszystkie modele. Jak teraz rozmawiamy, przygotowując tę wystawę, mówi, że bardzo się mobilizuje, żeby tych kilka, których jeszcze nie ma w kolekcji, jednak wydobyć spod ziemi. Może się to uda. To będzie nieduża wystawa, ale mam nadzieję, że to spotkanie z tymi bardzo drobnymi, a znakomicie zaprojektowanymi obiektami będzie także przyjemnością wizualną. Także to tyle w przyszłym roku. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja tylko zwrócę uwagę na dwa aspekty, ta różnorodność. Proszę zobaczyć, że my konsekwentnie jakby odmawiamy gmachowi głównemu, tej głównej siedzibie statusu jakby takiego muzeum, które tylko i wyłącznie prezentuje sztukę dawną. Zaprzeczeniem tego jest i zarówno wystawa pani Hawrot, jak i właśnie rzeczonych projektantów, tych figurek Śmielowa. Ja już tylko na marginesie uzupełnię, że oczywiście nie zabraknie również tych kameralnych wystaw. Ja szczególnie sobie cenię ten pomysł, aby w przyszłym roku, bo Państwo wiecie, że co roku jesienią od 1 października prezentujemy Skarb Średzki, ale już tradycją pewną jest, że za każdym razem wybieramy jakby inną odsłonę, inny aspekt, inną narrację dla tegoż skarbu. W tym roku planujemy coś, co wydaje mi się nad wyraz medialne, mianowicie chcemy pochylić się nad swoistą czarną legendą tego skarbu, bo oprócz oczywiście samego faktu jego posiadania, Państwo wiecie, że do dzisiaj opowiada się, co jeszcze tam było, gdzie to trafiło, czego brakuje. To będzie główny temat właśnie tegorocznej prezentacji. Proszę Państwa, już też na marginesie potwierdzę, że oczywiście w ciągu tych ostatnich 10 lat kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu wzbogaciła się o naprawdę niezwykłe jakby dzieła. Dzieła, które pozyskiwaliśmy czy to na drodze zakupu, na drodze jakże hojnych darowizn, a także też poprzez różnego typu restytucje. Dzisiaj ta kolekcja jest bogatsza o dzieła Jacoba Jordensa, Jacopo Palme, zwanego Tintoretto, Abrahama Blemerta, Łukasza Kranacha, Artura Grottgera, Jana Fyta. Proszę Państwa, znakomitą kolekcję Quilong, czy właśnie spuścizna po Marku Oberlanderze, po Natalii Lachowicz, po Katarzyna Kozyra i jeszcze wielu, jak Państwo się domyślacie, artystów. To jest rzeczywiście ta wartość dodana. Nie bez powodu o tym wszystkim mówię, dlatego że tu oczywiście wybiegam już bardzo daleko w przyszłość, może nie tak daleko, ale jednak to jest nieuchronne, że w ciągu najbliższych kilku lat muzeum, gmach główny w szczególności, musi się zmierzyć z takim zabiegiem swoistego odnowienia swoich kolekcji czy prezentacji galerii stałych. I to jest coś, z czym się liczymy, czego najlepszym potwierdzeniem jest fakt, że będziemy czynić starania, aby wziąć udział w tym zbliżającym się konkursie Feniks, gdzie też jesteśmy zainteresowani pewnymi działaniami modernizacyjnymi w obrębie gmachu głównego. Proszę Państwa, teraz pozwólcie, że poproszę Panią kierowniczkę Elżbietę Berendt, aby była uprzejma i zaprezentowała Państwu również oczywiście w skróconej formie, syntetycznie to, co czeka nas w Muzeum Etnograficznym. Tu też ogromne słowa uznania, wszak ten oddział wypełniający wyjątkowo ważną rolę. To czas pokaże, jak niezwykłe, ważne rzeczy tam się działy, zwłaszcza w tej bliższej, dalszej przeszłości, jak otwarty, jak empatyczny, jak tolerancyjny, jak uczący nas pewnej umiejętności rozmawiania, dialogowania. Zawsze był ten oddział, a skoro mówię zawsze, to też ogromna zasługa pani kierowniczki. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję za te miłe słowa i zaczniemy ten rok, już Państwa zapraszamy 16 lutego na wernisaż pierwszej ekspozycji, która będzie też mówiła właśnie o tym dialogu, o relacji, szeroko rozumianej relacji między człowiekiem, między rzeczą, na otwarcie ekspozycji Rzeczy Przysposobione. Najogólniej mówiąc, jest to ekspozycja poświęcona problematyce poniemieckości. ostatnio często poruszanej, podejmowanej w różnych opracowaniach naukowych, popularno-naukowych, ekspozycjach. Prawdę mówiąc, Muzeum Etnograficzne zajmuje się tym od początku swojej działalności, inaczej być nie mogło, ale można o poniezgości mówić w różny sposób i ta ekspozycja jest przykładem tego, że można mówić jeszcze w sposób, który może nie jest tak oczywisty, ponieważ głównym bohaterem tej ekspozycji, tych relacji jest nie byle jaka trójca, jest opowiadacz, czyli człowiek, jest rzecz i jest fotografia. I to znowu taka trójca, którą my często używamy, ale podstawą tej ekspozycji jest opowieść o tym, jaka jest relacja między rzeczą poniemiecką a człowiekiem w dwóch miastach, we Wrocławiu i Szczecinie. I jest ta ekspozycja podsumowaniem projektu badawczego, który prowadzony był przez 3 lata w tych 2 miastach. I zobaczycie Państwo na tej wystawie. No rzeczy będą rzeczywiście tymi wiodącymi, ale to są rzeczy właśnie takie etnograficzne, jak Pan dyrektor powiedział, to nie są dzieła sztuki, ale to są rzeczy niesłychanie ważne przez kontakt z człowiekiem, czyli na przykład, tak jak tu wymieniają kuratorzy czy świnki, które stały się niezwykle ważne, pamiątkowe, znaczące dla Czech sióstr. To na przykład maszynka do orzechów, która stała się wiodąca dla rodziny orzechowskiej ich rodowego ciasta. To chociażby słoik z przetworami po niemiecki wydobyty gdzieś z piwnicy. To coś wykopane z ziemi, to roślina, która uporczywie odrasta, po niemiecka, jak rozumiem, chciała być zniszczona, przez tych, którzy przyszli. Mamy po niemieckie rzeczy w domu i zapewne moglibyśmy też na tą ekspozycję sporo swoich rzeczy ważnych dla nas po niemieckich dostawić. I te po niemieckie stają się nasze i to właśnie o tej relacji, tam gdzie po niemieckie staje się nasze, więc jest przyjęte, zaadoptowane, ale też czasami bywają rzeczy odrzucane, więc jak rozumiem na tej wystawie, o tu widzicie Państwo, akurat też się zdarzyło, także pojawiają się te rzeczy, no zwykłe, chyba te 3 świnki akurat tu istnieją, więc jest to taka opowieść sentymentalna, ważna i fundamentalna także dla mieszkańców tutaj Dolnego Śląska, Wrocławia, Szczecina, tych wszystkich miast, których musieliśmy jakoś oswoić, przejąć albo odrzucić, bo tutaj jakby oczywiste było, że i takie mogły być postawy, to co dziedziczyliśmy, czyli rzeczy zastane złożyły się w jedną całość czasami z rzeczami porzucone przez jednych, z rzeczami przywiezionymi przez innych i tu często działo się to przypadkowo. Z tego tworzą się niesłychanie ciekawe związki emocjonalne, te relacje i te relacje będą podstawą tej ekspozycji. Po tej ekspozycji przychodzi czas wiosenny i Państwo nas wszyscy kojarzycie z wystawy Palmy Pisanki Wielkanocnej, Kiermaszu Wielkanocnego, to już kilkudziesięcioletnia tradycja podtrzymywana przez nas, ale dzięki także jakby inicjatywie Pana Dyrektora odbywająca się teraz w nowej formule, staramy się, aby ta wystawa, która zawsze była demontowana przed kiermaszem, bo tam były rzeczy, które były wyprzedawane na kiermaszu, jednak trwała, żeby można było zobaczyć ekspozycję przychodząc na kiermasz i tak będzie także w tym roku. I ta wystawa będzie się odbywała też już w tej formule, którą próbujemy wypracować, bo to jest ciągle próba, że w części w samym budynku, w obrębie naszej siedziby, a w części już poza budynkiem, w namiotach. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie interesująca jak zwykle, bo już mamy liczne zgłoszenia wytwórców. Od pewnego czasu w naszej siedzibie odbywają się wystawy, które są dla mnie bardzo bliskie, bo sztuka nieprofesjonalna zawsze była czymś, co było mi bliskie, czym się interesowałam praktycznie od czasów studenckich. I to kolejna wystawa, może nie tyle sztuki nieprofesjonalnej, co plastyki profesjonalnej, która inspiruje się sztuką tradycyjną. Aśka Borow, Powszednie misterium. Aśka Borow, czyli Joanna Borow, zaistniała już na naszej ekspozycji. Makatka wywrotowa. Być może część z Państwa zauważyła tam takie makatki haftowane słowem. Ja powiem, że nie znałam Aśki Borow, ale te makatki były dla mnie niesłychanie przejmujące, także przez te zapisy, które tam się pojawiły. Aśka Borow dzięki Oldze Budzan, która była kuratorką tamtej wystawy, a będzie kuratorką także tej ekspozycji, powraca, ale już w takiej, można powiedzieć, własnej, indywidualnej ekspozycji. Pani Joanna Borow, czyli Aśka Borow, jest mieszkanką Gdańska, takiej małej dzielnicy Górki Zachodniej i stypendystką kulturalną miasta Gdańska. Czuje się ważną częścią czy osobą z tej społeczności, na tyle ważną, że nie chce opuszczać Górek Zachodnich, ale odwrotnie aktywnie uczestniczy w życiu tej społeczności i dokumentuje to życie. A jest to życie, które dla niej ma także takie preteksty oczywiście artystyczne, przepełnione tym powszednimi czynnościami, ale też sporej części rytuałem religijnym, więc Aśka Borow dokumentuje i jest dla niej czymś bardzo pięknym, bo trochę z dystansem na to patrzy, ale też nie takim dystansem, żeby się całkowicie zdystansować. Dokumentuje śpiewy maryjne, dokumentuje huczne wesela, dokumentuje czasem bójki, które się odbywają, są komentowane przez całą społeczność. Dokumentuje po prostu tą społeczność, która, jak mówi, i tą dzielnicę, która niestety się wyludnia. Aśka Borow do nas przyjedzie z swoim powszednim misterium, czyli opowieścią o życiu mieszkańców Górek Zachodnich. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe przeżycie, bo Aśka Borow posługuje się tymi technikami i tym myśleniem, które jest bliskie sztuce tradycyjnej. Tam się pojawi haft, tam się pojawi wycinanka, obrazy na szkle, ale też to myślenie takie bliskie człowieka, jak mówił pan dyrektor, takie empatyczne, takie jakby no, chodzące po ziemi i zauważające te wszystkie ciekawe rytuały, obrzędy. To się wszystko pojawi na wystawie Aśka Borow Misterium. Powszednie misterium. Będzie też druga wystawa, która wprost pasowuje się w problematykę sztuki nieprofesjonalnej. Być może pan dyrektor jeszcze później dopowie kilka słów. Niesłychanie ciekawa, ale niesłychanie trudna, myślę. Jest to wystawa Obłęd, przypadek Mariana Henela, lubieżnika z Branic. Mówię, że trudno, bo państwo zapewne słyszeliście o tej postaci, o tym artyście samouku, prymitywiście, przez wielu historyków sztuki nazywanym jednym z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki art brut. Ale mówię, że jest to trudna, oczywiście także dlatego, że i postać była wyjątkowa. My w sztuce nieprofesjonalnej zawsze uważamy, że nie można mówić tylko o dziełach sztuki plastycznych z tego akurat kręgu bez człowieka, że zawsze trzeba powiedzieć coś o człowieku, o jego osobowości, o jego biografii, że te dwa zasoby wzajemnie się uzupełniają i tłumaczą, ale jesteśmy niesłychanie ostrożni zawsze wtedy, kiedy jest to twórczość ludzi zaburzonych psychicznie, chorych psychicznie. Często pomijamy te dane i mówimy, że sztuka może czasami mówić sama za siebie, ale tutaj tego pominąć nie można. Nie jest pomijana od dawna ta postać, jest jednoznacznie określana jako zaburzona psychicznie, bo też Marian Henel, czyli Maniuś, lubieżnik z Branic, leczył się zwyczajnie psychicznie bardzo długo, przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Jego los był dość typowy dla wielu artystów samouków. Ja tu zaraz mi się przypominają liczne postacie wybitnych przedstawicieli art brut. Urodził się wcześniej na wsi, wcześniej osierocony w wieku 6 lat przez matkę, gdzieś przekazany do innej rodziny, tam źle traktowany, ucieka, najmuje się do różnych prac. Po wojnie zatrudnił się w Urzędzie Bezpieczeństwa, tam pracował jako palacz. Stamtąd przeszedł później do PGR-u, podpalił stodołę, trafił do więzienia. W więzieniu przebywał przez rok i został skierowany słusznie jako człowiek chory psychicznie do szpitala psychiatrycznego. I tak tam w ramach takiej pracowni, która miała na celu resocjalizację, ale też wydobycie no właśnie czasami artystycznych talentów, tworzy rzeczy niesłychanie unikalne i nienadzwyczajne. W swojej wymowie ogromne gobeliny, kilkumetrowe, które są nasycone taką obsesją seksualną, erotyką, która no, jest w takich czasami górnych rejestrach, W tym jest mnóstwo takich przemocowych trochę elementów, ale też jakiś zjaw o symbolicznym wymowie. Maniuś fotografował się też i też w sposób niesłychanie prosty i prymitywny, co jeszcze zwiększa ekspresję tych fotografii, przebierał się za pielęgniarki. No zobaczycie Państwo, jest to sztuka wyjątkowa pod wieloma względami, ale też na pewno trudna przy odbiorze, bo trudno się wobec niej zdystansować i właściwie nie wiadomo, jak się usytuować. To jest sztuka, no właśnie, nieprofesjonalna z tych takich rejestrów szczególnych. I w związku z tym, że będzie ta ekspozycja w Muzeum Etnograficznym, tym razem wystawa, do których Państwa, myślę, trochę przyzwyczailiśmy, też najpiękniejsza szopka betlejemska, te piękne szopeczki dziecięce, znajdą się w jeszcze bardziej zacnym miejscu, bo już w samym gmachu głównym, w zestawieniu z historycznymi szlopkami ze zbiorów Muzeum Narodowego, chyba głównie śląskimi, z tego co wiem. I to jest cały nasz program, z tego co pamiętam. Myślę, że nic nie pominęłam. Dziękuję. Aha, jeszcze przepraszam, bo widzieliście Państwo tu piękne stroje i uciekło mi to, bo na drugiej stronie. Strojni Kresowiacy to prezentacja świetnej kolekcji Muzeum Etnograficznego, no i ona jest taka zupełnie swoista, bo jakie muzea mogą mieć kolekcję kresową? My mamy wspaniałą kolekcję, naprawdę przepięknie haftowane i w ogóle przepięknych strojów kresowych, a one będą w takim szerokim spektrum pokazane, bo także tam Bukowina rumuńska się pojawi, czyli emigranckie stroje. I ta wystawa Strojni Kresowiacy towarzyszyć będzie, czy katalog będzie towarzyszyć wystawie. No ważne dwie rzeczy, katalog zbiorów, przygotowuje tą wystawę długoletnia kuratorka naszego działu tkanin strojów, pani Hanna Gola. To połączone również z wydaniem katalogu zbiorów. Tak. Wieroniczko, bardzo uprzejmie dziękuję. Ja pozwolę sobie jeszcze o dwóch rzeczach w kontekście Muzeum Etnograficznego wspomnieć. Rzeczywiście w październiku tegoż roku będziemy obchodzić szczególną rocznicę, ale też i kolejny dowód wielkiej wdzięczności dla pani kierowniczki, mianowicie minie równo 20 lat, od kiedy Muzeum Etnograficzne znalazło w tym niezwykłym, dawnym Pałacu Biskupim na Przedmieściu Łaskim swoje miejsce. No, wszystko wskazuje, że ostateczne. Ten cały niezwykle skomplikowaną historię przenoszenia tej kolekcji, aranżowania tych wnętrz, no, stworzenia tak naprawdę Muzeum Etnograficznego, to jest właśnie zasługa pani Elżbiety Berendt, której w tym momencie szczególnie dziękuję, a też wykorzystujemy okazję, jeżeli pani pozwoli, bo to przygotowywała nas do tego pani kierowniczka. Myśmy się z tym nie oswoili, bynajmniej. To nie jest łatwe, to jest, powiem, bardzo trudne, bo gdy się mówi Muzeum Etnograficzne, oczywiście myśli się pani Elżbieta Berendt. Ja nie wiem, będzie musiała pani do mnie przychodzić i mi mówić. Uwielbiam słuchać, to jest nieprawdopodobna narracja. Ja się tak bardzo z tym oswoiłem i przyzwyczaiłem, ale zawsze przychodzi ten pewien moment i ten moment rzeczywiście nastąpi. Jeszcze nie dziś, jeszcze za dwa miesiąc, dobrze, za miesiąc. Korzystamy z dzisiejszej okazji, żeby już mieliśmy wielokrotnie taką możliwość w własnym gronie, a za chwilę jeszcze będziemy to organizować w siedzibie, pożegnać, czy też, no nie pożegnać, to złe słowo, ale sprawić, że trochę inny status będzie pani kierowniczki, kiedy będzie, bo będzie obiecała, przychodziła, będzie uczestniczyła we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Za to już teraz w Państwa obecności też jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie pragnę podziękować. To ogromna praca. Ogrom sukcesów. Ja, proszę mi wierzyć, to dossier wszystkiego tego, co zrobiła przede wszystkim, a potem jak zostało to docenione, to jest na wiele, wiele minut, więc będzie jeszcze okazja. Korzystamy z niej także dzisiaj, aby zaprezentować Państwu osobę, która przejmie tą odpowiedzialność, bo to jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Dzisiaj po prostu Muzeum Etnograficzne to jest firma, to jest pewien znak. to jest coś, co sprawia, że inaczej wygląda przedmieście oławskie, że tam rzeczywiście kierują się wszyscy ci, którzy chcą porozmawiać, którzy wymienić się doświadczeniem. Wszystkie mniejszości etniczne, konfesyjne, jednym słowem jest takim tyglem. Ta otwartość jest tą wartością dodaną, tą wartością, która wyróżnia. Dzisiaj ten ciężar tej odpowiedzialności za kontynuację tego niezwykłego dorobku spoczywa i tu proszę, pozwólcie, że przedstawię pani Martę Derejczyk, która właśnie przejmie. To osoba, która już od wielu lat pracuje, miała okazję się uczyć, miała okazję współtworzyć jakby przez ostatnie lata właśnie program również wystawienniczy. Wielkie nadzieje pokładamy, ale to wszystko tylko, żeby jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować pani kierowniczce za ogromny trud i to, co stworzyła w tym Pałacu Biskupim. To rzeczywiście jest coś niezwykłego. A mogę jeszcze dwa zdania? Proszę uprzejmie, a ja gdyż bym mógł pani odmówić. Bo jak pan dyrektor powiedział, bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale ja żegnam się od pewnego czasu z muzeum przy różnych okazjach, a dzisiaj jest też nadzwyczajna okazja, kiedy żegnam się, to też dziękuję, bo uważam to za swój obowiązek, żeby podziękować wszystkim państwu zgromadzonym tutaj dziennikarzom, przedstawicielom mediów, z którymi nieraz miałam okazję współpracować i zawsze to była ogromna przyjemność. Pan dyrektor wspomniał o tym, dla mnie, jako kierowniczki młodej, która obejmowała wtedy kierownictwo w ciężkim czasie, kiedy musieliśmy się przenosić z centrum i znaleźliśmy tutaj szczęśliwie siedzibę na Przedmieściu Oławskim. Wielu spośród państwa nas wtedy wspierało, więc za to też ogromnie, ogromnie dziękuję. Jeszcze chciałam tylko dwa zdania na temat mojej następczyni, bo myślę, że pan dyrektor jeszcze też powie, Martą żeśmy niedawno rozmawiały i jakoś podobnymi trochę drogami idziemy w swojej drodze zawodowej. Obydwie. Ja wychodziłam z działu sztuki, żeby kierować muzeum. Marta też w tej chwili nie opuści działu sztuki, ale jest w dziale sztuki i też zajmuje się nieprofesją. Mam ogromne uznanie dla tych osób, które mają szczególną wrażliwość na sztukę nieprofesjonalną, że z tego ogromnego zasobu potrafią, bo to też jest różnorodne i nie zawsze wyłącznie wartościowe plastycznie, ale z tego zasobu dostrzec to, co wartościowe, to trzeba mieć ogromną wrażliwość i taką intuicję, jeśli nie ma się przygotowania profesjonalnego, plastycznego. Marta to ma i przekonała nas o tym, realizując sporo wystaw poświęconych sztuce nieprofesjonalnej. Ale Marta ma jeszcze jedną zaletę z działu, z talentów artystycznych, że ma po prostu talent muzyczny i śpiewaczy i to jest coś, co ja ogromnie szanuję, podziwiam i powiem, zazdroszczę zwyczajnie, więc ja myślę, że choćby tylko ten splot tych dwóch talentów, a nie mówię o innych, one się dopiero pewno jeszcze objawią, dobrze wróżą naszemu muzeum i tak jak mówiłam już przy pożegnaniach, odchodzę spokojna, bo w dobrych naprawdę rękach pozostanie to muzeum. Dziękując, teraz poproszę o zabranie kierowniczkę najmłodszego naszej, można powiedzieć, progenitury, która tak niepozornie, ale proszę sobie wyobrazić, już wyrasta nam na taką przepiękną pannę, bo to już 8. rok. Jeszcze 2 lata i będziemy obchodzić 10-lecie Muzeum Sztuki Współczesnej w tym niezwykłym pawilonie Czterech Kopuł. Tam rzeczywiście blisko 100 tysięcy odwiedzających. To jest coś, czego też wcześniej nie dane nam było doświadczyć, więc też traktuję to jako ogromne jakby zaufanie, wyróżnienie, bo rzeczywiście dotrzeć na Wielką Wyspę wydaje się łatwo. Teraz mam nadzieję będzie jeszcze łatwiej. Niemniej jednak każdy przybywający tam gość sprawia nam szczególną radość, a w tym roku takiego pretekstu i właśnie za chwilę dowiemy się, co daje taką sposobność. Proszę uprzejmie. Dzień dobry. Przede wszystkim w pawilonie Czterech Kopuł będziemy mieć 2 wystawy retrospektywne 2 wybitnych artystek. Jednej nieżyjącej Marii Pinińskiej-Bereś oraz żyjącej, działającej, bardzo aktywnej Bożenny Biskupskiej. Głośniej? Tak? Może. Tu akurat być. Nic nie słychać? O, tak. Teraz już lepiej. To może powtórzę, że będziemy mieć 2 wystawy retrospektywne przede wszystkim. 2 wybitnych artystek, jednej już nieżyjącej Marii Pinińskiej-Bereś to będzie druga wystawa. Natomiast pierwsza wystawa, którą otworzymy już w marcu, na początku marca, to wystawa twórczości Bożenny Biskupskiej. To będą bardzo różne wystawy retrospekcyjne, gdyż przy Marii Pinińskiej-Bereś naprawdę pokażemy tylko i wyłącznie twórczość tej artystki wybitnej, która była prekursorką myślenia o sztuce feministycznej w Polsce, wybitną rzeźbiarką, uczennicą Ksawerego Duńkowskiego, co może trudno zauważyć w tej formie, którą dla siebie wybrała, obiektów rzeźbiarskich, które Państwo oczywiście znają, są u nas prezentowane na wystawie stałej. To będą obiekty, które przyjadą z różnych stron Polski i później być może pracujemy nad tym i chyba będziemy, odniesiemy sukces. Wystawa ta ruszy w Europę, więc będzie to kolejna po Magdalenie Abakanowicz, sukcesie Aliny Szapocznikow za granicami Polski. Mam nadzieję również duży sukces dla Marii Pinińskiej-Bereś. Jeżeli chodzi o pierwszą wystawę, którą zaprezentujemy już na wiosnę, to wystawa, która jest kuratorowana przez również kuratorów zewnętrznych, więc mamy takie myślenie tutaj zbiorowe, już pracujemy w teamie, to już nie jest śpiew jednego łabędzia, tylko będzie ich trójka. I tutaj chciałabym może przybliżyć Państwu trochę Bożennę Biskupską, bo może nie jest ona aż tak znana, mimo tego, że od lat 70., od czasu jej debiutu artystycznego bardzo konsekwentnie pracuje nad swoją sztuką, którą można by określić taką, no jest przede wszystkim rzeźbiarką, ale również malarką, rysowniczką. To wszystko ma jeden taki wspólny temat, którym jest figura człowieka, więc zobaczymy duże rzeźby artystki, które będą prezentowane zarówno na dziedzińcu, jakże w salach wystaw czasowych, a również przy wejściu do Pawilonu Czterech Kopuł w portyku. Ale nie będzie to wystawa tylko poświęcona jednej artystce. Bożenna Biskupska w 2007 roku razem z jej partnerem życiowym Zygmuntem Rydką zakupiła część architektury znajdującej się w znanym na pewno już dla Państwa kurorcie w Sokołowsku. Tam od wielu lat tworzy Międzynarodowe Laboratorium Kultury, zapraszając artystów z całego świata do pokazów sztuki performatywnej i odbywają się tam różnego rodzaju festiwale filmowe czy też sztuki audio. Dlatego chciałabym Państwu zacytować tutaj kuratorów, którymi będą Emilia Orzechowska, Stach Szapłowski i nasza kuratorka, nasz nabytek, czyli Aleksandra Szwedo. Na wystawie Artystka i budowla możliwa, realizowane w Sokołowsku przedsięwzięcie traktujemy w kategoriach rzeźby społecznej i włączamy je do ofry biskupskiej, obok jej instalacji, obrazów i wielopostaciowych kompozycji figuralnych. Sztuka artystki rozgrywa się w miejscu, w którym myśl przybiera materialną formę, tworząc wspólną przestrzeń refleksji. Na idei kreowania i dzielenia się przestrzenią oparte są również działania w Sokołowsku, w którym Biskupska od lat tworzy zarówno fizycznie, jak i symbolicznie pole do praktykowania i przeżywania sztuki razem z innymi osobami twórczymi i publicznością. Dlatego na indywidualnej wystawie artystki obecne są również inne twórczynie i twórcy. Monografia Bożenny Biskupskiej byłaby niepełna, gdyby nie doszedł do niej do głosu duch współpracy, gościnności i rozumienia sztuki jako pola doświadczeń, którymi dzielimy się między sobą. Obok pracy Bożenny Biskupskiej zobaczymy pracę takich młodych artystów jak Stach Szumski, Nicolas Grospie, Magda Jędra, Piotr nie, Paweł Piotr Pawłowski, przepraszam, oraz nasi wrocławscy młodzi artyści Laura Adel i Bartosz Radziszewski. Więc to będzie naprawdę bardzo ciekawa wystawa, która, jak mówię, obejmie nie tylko pomieszczenia wystaw czasowych, ale również wejdzie, i to z wielkim rozmachem, na dziedziniec naszego pawilonu. No i trzecia wystawa, którą przygotowujemy, o której nic nie powiem, gdyż to będzie wielka niespodzianka. Na razie będzie to, jest to wystawa nabytki z ostatnich 10 lat, czyli to, co trafiło do naszej kolekcji. Oczywiście nie pokażemy wszystkiego, bo to jest ponad 1600 obiektów. Będziemy musieli się skupić, wybrać, zastanowić, ale to jeszcze śpiew przyszłości, bo to dopiero w grudniu tego roku. Ale oczywiście będzie działo się dużo różnych rzeczy, bo jak Państwo już zauważyli, jesteśmy niesamowicie aktywnym działem tego muzeum. Tak, bardzo uprzejmie dziękuję, potwierdzam. Oczywiście ta aktywność, proszę Państwa, dotyczy całego muzeum, bo to już też jest rodzaj swoistego znaku firmowego. Staramy się i dajemy tego dowody, chociażby w zeszłym roku druga edycja wystawy Żydowska Dusza w synagodze pod Białym Bocianem, wszak powstała ona we współpracy właśnie społeczności gminy wyznania żydowskiego z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zatem i w ten sposób staramy się jakby dzielić naszym pewnym doświadczeniem czy też umiejętnościami. Proszę Państwa, nie ma wśród nas, ale tu musimy to przyjąć z wyrozumiałością pani kierowniczki Wiktorii Filipiak-Marszalskiej, kierowniczki Muzeum Panorama Racławicka, wszak rozpoczęły się ferie. No i jej obowiązki rodzicielskie sprawiły, że musiała zaopiekować się swoimi dziećmi. Upoważniła mnie, aby tylko w skrócie, bo o tym, że mamy nadzieję i zawsze w tym momencie czynimy szczególne starania, aby niezawodnie funkcjonowała przez cały rok Panorama Racławicka, która, przypomnę, pozostaje jedną z największych atrakcji turystycznych miasta Wrocławia. Rzeczywiście powoli zbliżamy się do 500 000 gości w ciągu roku, zatem zwracam Państwu uwagę, jak ogromna jest, powiedziałbym, no, wydajność tego oddziału. Ale oprócz tego no, chcemy w tym roku, wzorem roku minionego, również uczynić to miejsce, zwłaszcza dla mieszkańców Wrocławia, znacznie bardziej otwartym. W tym celu jakby ze świadomością, że w roku 2024 przypadają dwie ważne rocznice, bo 4 kwietnia tego roku obchodzić będziemy 230. rocznicę bitwy pod Racławicami, a z kolei 5 czerwca to będzie rocznica 130. udostępnienia tego imponującego obrazu Kosaka i Styki w Parku Stryjskim we Lwowie. Te dwie różnice dają nam pretekst, aby de facto przez cały rok jakby fetować w różnych kontekstach, czy to we współpracy z Bankiem Polskim, czy to poprzez oddanie stosownego hołdu społecznemu komitetowi Panoramy Racławickiej. My mamy ogromny szacunek i wielką jakby atencję dla tych, którzy w przeszłości de facto ratowali to dzieło, a potem udostępnili. Przypomnę, to już niedługo 40 lat od momentu, kiedy ta panorama służy miastu. To, że niedługo, być może pod koniec tego roku, a już na pewno w roku przyszłym będziemy mogli ogłosić, bo takie wydarzenie mieliśmy niedawno w maju roku minionego, kiedy to odwiedziła nas osoba, która była 11-milionowym gościem. Powoli zbliżamy się do tegoż 12-milionowego. To jest kolejny dowód, jak ważną w dalszym ciągu ku naszej ogromnej satysfakcji rolę odgrywa no, w tym szczególnym jakby obszarze też takiego budowania wizerunku tego miasta właśnie to wyjątkowe miejsce, ten oddział. A zatem w aurach też tych rocznic będziemy budować już niedługo. Przyjdzie nam się spotkać z twórcami filmu KOS, wszak ta tematyka nas, którą podjęli, łączy, więc będzie wiele jeszcze okazji, aby przypominać, bo uważam, że choć nie mamy obaw co do tego, że przeminie moda na panoramę, bynajmniej, to jednak zawsze trzeba jakby jeszcze bardziej starać się, aby stała się jeszcze bardziej popularna i odwiedzana. Proszę Państwa, już na koniec rzeczywiście, bo powoli zbliżamy się do końca, pozwolę sobie oddać głos pani Natalii Sienkiewicz, a to na okoliczność właśnie tej wystawy, którą mam nadzieję, bo bardzo serdecznie Państwa zapraszam po zakończeniu konferencji, jako pierwsi będziecie mieli okazję zobaczyć. To w związku z właśnie z rocznicą urodzin Romualda Trauguta i ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej bieżącego roku rokiem właśnie Trauguta, też w kontekście kolejnej rocznicy powstania styczniowego udostępniamy ten wyjątkowy, 11, powiedziałbym, obrazowy cykl, będący rzeczywiście no, czymś wyjątkowym, czymś dla nas szczególnie cennym. A jak? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja na samym początku oczywiście chciałabym bardzo podziękować Panu Dyrektorowi za możliwość uczestnictwa w dzisiejszej konferencji. I tutaj oczywiście powtórzę, że tegoroczny okres wystawienniczy zostanie otwarty tą wyjątkową wystawą prezentującą rysunkowy cykl zatytułowany Wojna wspomnianego już Artura Grottgera, który to już od jutra oficjalnie zostanie udostępniony dla wszystkich zwiedzających w ramach wystawy stałej na Galerii Sztuki Polskiej XVII i XIX wieku. Drodzy Państwo, prezentowany na galerii zbiór 11 niezwykłych rysunków no, niewątpliwie zyskał rangę dzieła o ponadczasowej wymowie, aktualnej, uniwersalnej przede wszystkim dla każdego okresu, bo nie ukrywajmy, ale tematyka, która została poruszona i zobrazowana przez Artura Grottgera jest niezwykle trudna, zwłaszcza jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat dzisiejszych czasów. Oczywiście, tutaj już jak było to powiedziane, termin udostępnienia samej ekspozycji ściśle związany z rodzajem upamiętnienia samego powstania styczniowego, a także z tym, iż właśnie rok 2024 został ogłoszony przez Senat rokiem Romualda Trauguta, no nie jest przypadkowy. Jednakże w przypadku samej wojny należy pamiętać, że wyróżnia się ona na tle wcześniejszych dzieł Grottgera, których to problematyka, jak powszechnie wiadomo, skupiała się przede wszystkim na apoteozowaniu wspomnianych przed chwilą wydarzeń. Szanowni Państwo, prezentowany na wystawie cykl ukazuje istotę wojny samą w sobie, rozumianą właśnie jako tą odwieczną zmorę ludzkości, która pozostawia po sobie jedynie śmierć i zniszczenie. Generalnie tworząc wystawę bardzo zależało nam na tym, aby pozostać wiernym narracji narzuconej przez samego Grottgera. Narracji, której napięcie narasta z każdym kolejnym przedstawieniem. Tutaj patrząc na właśnie grottgerowską wizję wojny i jej kolejne epizody, no, odnosi się wrażenie, że przybierają one wręcz formę takiej dantejskiej podróży przez zaświaty. I właśnie do czego też zmierzam. Szanowni Państwo, wystawa ta stanowi, o czym daje o sobie znać sam jej tytuł, to swoiste wezwanie do wędrówki, którą my jako widzowie podejmujemy wraz z parą głównych bohaterów tego cyklu. A tymi oto bohaterami jest oczywiście sam artysta, a także jego muza, którzy to jako nasi, można powiedzieć, przewodnicy, ale i właśnie świadkowie rozgrywających się wokół tragedii będą prowadzić nas przez całą tą historię. Drodzy Państwo, tutaj powiem, że wystawa mimo swoich skromnych gabarytów no, stanowi jednak wielkie wydarzenie, nie tylko ze względu na to i tutaj jak Pan Dyrektor na samym początku powiedział, na swoistą rzadkość ekspozycji tak wyjątkowego dzieła, ale także ze względu na to, że właśnie w jej ramach przygotowaliśmy serię wydarzeń muzealnych, takich jak oprowadzania kuratorskie, które oczywiście będę miała przyjemność prowadzić, liczne wykłady, a także zajęcia edukacyjne przeznaczone dla młodzieży. No i oczywiście tutaj na koniec powtórzę się, że Chciałabym Państwa bardzo uprzejmie zaprosić, aby właśnie po konferencji, jeśli oczywiście dysponują Państwo czasem oraz chęcią, aby udać się do gmachu Głównego Muzeum Narodowego, gdzie już zagłębiając się w szczegóły, będę mogła wyczerpująco odpowiedzieć na Państwa pytania, no i oczywiście opowiedzieć o każdym aspekcie tej wyjątkowej wystawy. Tymczasem już nie przedłużając, bo myślę, że chyba i tak troszeczkę przekroczyłam swój limit czasowy, oddam już głos panu dyrektorowi. Także jeszcze raz bardzo uprzejmie dziękuję i oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Jak widzicie Państwo, nie przyszliśmy do Was z pustymi rękami, a co przynieśliśmy? No tu musimy Państwa poprosić o to, abyście właśnie majestatycznie przekroczyli rzekę Odrę i zaszczycili nas swoją obecnością. Ja myślę, że gdybyśmy się umówili tak, że za 15:13 na Państwa, tych, którzy dotrą, oczekiwać będzie Pani kurator Natalia Sienkiewicz właśnie, która przybliży Państwu ten cykl, czyli mamy jeszcze pół godziny, do Państwa dyspozycji są wszyscy tutaj zgromadzeni. Ja Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że towarzyszyliście nam przez ten miniony rok, jakże ważny dla nas, bo podkreślam to jednak historyczne wydarzenie, 75-lecie. Bardzo proszę o dalszym ciągu, o pewną życzliwość, otwartość, no i wspieranie nas, wszak mamy poczucie ogromnego długu wdzięczności względem Was, wszak to Wy niesiecie dalej, a ta frekwencja, mój Boże, to też przecież Wasza zasługa i za to też bardzo, bardzo serdecznie w imieniu własnym, jak i wszystkich tutaj nas zgromadzonych, także tam, bo jest jeszcze wielu pracowników Muzeum Narodowego wśród nas, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, dziękuję i zapraszam w ten sposób. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Tak,